Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest recenzja trylogii Dragon Age'a. Były już recenzje każdej gry po kolei, w każdym momencie jak kończyłem te gry, a teraz kończyłem całą trylogię i postanowiłem zrobić recenzję całej trylogii. No, dzisiaj się skupię mniej więcej na tym dla osób, które kompletnie nie grały w Dragon Age'a, a myślą, o kurczę, dobra, tutaj są trzy gry, tu tamto, czy warto w nie grać? Mi mniej więcej, ogólnie tak powiem, te wszystkie trzy gry zajęły z 200 godzin grania. Jedynka z dodatkami, dwójka z dodatkami i Inkwizycja z tym dodatkiem, dodatkami w sumie, bo dwa przeszedłem. I czy mogę powiedzieć, że dobrze spędzony czas? Jak najbardziej. Według mnie samą trylogię, kurczę, nie wiem, nie myślałem nawet co dać jako ocenę całej trylogii, ale szczerze myślę, że mógłbym dać nawet dziesiątkę całej trylogii. O ile żadna z po kolei kolejnych gier po drodze nie dostała ode mnie dziesiątki. Dziesiątka jest na razie cały czas zarezerwowana dla Śródziemia Cień Wojny. To z trylogii myślę, że mógłbym dać tą dziesiątkę spokojnie. Zacznijmy może od pierwszej części. Ponieważ może ktoś się zastanawiać, od której części warto grać. Czy warto grać od trzeciej? Czyli od Inkwizycji, najnowszej, najładniejszej, najbardziej dopracowanej teoretycznie. Bo na przykład co do Wiedźmina, dużo osób zaczęło grę od Wiedźmina trójki, a później wróciło się do wcześniejszych. Ja natomiast wam powiem, polecam zagrać od Dragon Age 1. O ile w Wiedźminie tak na serio, porównaję trochę do Wiedźmina, bo gry wychodziły teoretycznie mniej więcej w tym samym czasie tak na serio, to w Wiedźminie efekty naszych dokonań były znikome w porównaniu z tym, co jest w Dragon Age'u. Tam praktycznie były żadne. Może dialog się różnił od czegoś, może jakąś zbroję dostawaliśmy na początek gry. W trójce ten Leto się pojawił akurat, albo nie, w zależności od decyzji. Ale tutaj decyzje są ogromne. Dlatego warto polecam zagrać od jedynkę, dwójkę i trójkę z dodatkami. Tam co prawda są pojedyncze dodatki, te mniejsze, które można ominąć, ale szczególnie w jedynce. Tam był chyba dodatek z tym... Ten podziemie, ten ostatni dodatek, nie pamiętam jak się nazywał już. Ale tak czy tak, praktycznie każdy motyw jest spoko do ogrania. I jedynka jest grą, która bardzo ładnie, według mnie, łączy motywy klasycznego RPGa, a takiego bardziej RPGa nowoczesnego akcji. Klasyczne RPGi, czyli powiedzmy te starsze, często nie miały na przykład dialogów. Tutaj praktycznie wszystko, co mówią NPC, oprócz głównego bohatera, ma dialogi. Relacje między postaciami, postacie rzeczywiście wydały się żywe, no mimo może animacje nie, ale jako, że charakter, dialogi, odpowiedzi, reagowanie na wydarzenia, to jak najbardziej wydają się żywe. Jedynka, pamiętam, że ja sam jedynkę zagrałem, na zasadzie, że była za darmo na Originie, rozdawana, bo chyba Inkwizycja wtedy wychodziła i nie grałem w nią przez rok. Miałem na Originie, nie grałem, rozchorowałem się, odpaliłem sobie tak, spróbuję. 12 godzin minęło wtedy. 12 godzin grania pod rząd w jedynkę. Po prostu tak wciąga i polecam każdemu tą grę. Konsekwencje fabularne są odwzorowane bardzo dobrze w kolejnych częściach. Co prawda są momenty, na niektórych się wkurzałem, jak na przykład import save'ów do Inkwizycji jest problematyczny trochę przez tego Dragon Age Keepa, trzeba to robić. Ale natomiast tak czy tak, koniec końców myślę, że podsumowując wszystko, warto. Model fabul, ten RPG-owy fajnie się rozwija, troszkę to w Inkwizycji poszli według mnie zbytnio pod RPG-a akcji, z RPG-a takiego klasycznego, taktycznego, ale cały czas myślę, że można to przegryźć. Co do nasz plusy i minusy, co do konkretnych gier, powiedziałem już w osobnych recenzjach, dlatego nie chcę się do wszystkiego powtarzać, jednakże wspomnę, że system walki się zmienia na przykład. W trójce był kompletnie skopany według mnie, ale w jedynce i dwójce bardzo dobre. Jeżeli chodzi w ogóle o tak zwane replayability, czyli że siąść jeszcze raz sobie zagrać, to myślę, że powiem wam, najbardziej ze wszystkich części ograłbym ponownie jedynkę. Głównie dlatego, że każda rasa w jedynce i każda, mieliśmy kilka backgroundów postaci. Każdy background ma swój prolog i ma swoje opcje, czy swoje konsekwencje w dalszej grze. W zależności od tekstów niektórych, czyli dialogów, idąc aż po to, że odczucia naszej postaci.
Na przykład ja jako grając krasnoludem, szlachcicem, inaczej czułem się rozwiązując konflikt w Orzamarze, czyli w tej twierdzy krasnoludzkiej, a inaczej ja grałem ludzkim szlachcicem i chciałem... bez spoilerów, dobra? I chciałem rozwiązać swój wątek, tak to nazwijmy. Żeby nie spoilerować na razie. Bo myślę, że tą recenzję mogą... Jeżeli ktoś ogląda, kto nie gra w Dragon Age'a, to po prostu nie chcę mu tego spoilerować. A to jest po prostu bardzo dobre. Jedynkę, szczerze mówiąc, jak tylko dacie szansę, siądziecie, poświęcicie te kilka godzin, z miejsca jesteście wciągnięci w to. Dosłownie nawet godzina, dwie gry starczą, żeby poczuć, o kurde, tak będę w to grać. Myślę, że jest warto. Jednakże tak na serio, jeżeli miałbym już przechodzić grę na nowo, myślę, że przeszedłbym w całą trylogię na nowo. Niestety. Jeżeli miałbym robić nowe decyzje, to chciałbym zobaczyć ich konsekwencje w kolejnych grach. A co za tym idzie, chciałbym przejść te kolejne gry i zobaczyć te konsekwencje, bo one są wtedy bardzo dobrze widoczne. Taki miodzio kompletny tych konsekwencji się spotyka. Prosty przykład. Powiem tylko, że jak się gra... O, kim to było? Jak się w jedynce gra człowiekiem magiem, to nie jest duży spoiler ogólnie, to jest się krewniakiem, czy tam kuzynem bohaterów z dwójki. Jest to tylko wspomniane. Ale to jest taka pierdoła, taki szczegół, że aż chciałbym zobaczyć konsekwencje tego, wiedząc o tych konsekwencjach, chciałbym zobaczyć się w tym dialogu chociażby, wspomniane. Dlatego, jeżeli miałbym przejść Dragon Age'a, myślę, że wszystkie trzy części od razu. Jednakże nie bierzcie mnie za słowo tutaj, że ta gra jest idealna i bez skaz. Ma swoje skazy, co prawda opowiadałem w osobnych recenzjach, ale teraz delikatnie podsumuję je. W pierwszej części tak na serio nie ma wielkich minusów. Niestety bywały momenty zbyt klasycznego RPGa, w którym chodzi się kilka godzin po mieście, gada z NPC-ami i przyjmuje wszystkie questy, by następnie pójść do lokacji podziemnej na przykład, czy jakiejś leśnej, czy coś, która również zajmie wam kilka ładnych godzin i tylko walczycie z przeciwnikami teoretycznie, ale co krok rozwiązujecie questa. Bardziej wolałbym takie rozwiązanie mieszane, czyli że mniej więcej tyle czasu spędzacie na rozmawianiu z NPC-ami, jak i na eksploracji i walce. Natomiast to jest tak podzielone, ok, masz kilka godzin rozmów i interakcji i masz kilka godzin eksploracji i walki. Przez co przy eksploracji się już nudziłem rzeczywiście, i tej walki. Cały czas te same grupki przeciwników co jakiś czas się pojawiały i trzeba było je klepać i znowu ta grupka przeciwników, a to jeden przeciwnik zmieniony, a to tamto. To był niestety największy mankament według mnie tego Dragon Age'a. Ale praktycznie jedyny, który mnie tak bolał. Wiele decyzje są na serio daleko idące. Między innymi to, że można jedną decyzją bardzo wpłynąć przeciwko bohaterowi, który jest akurat w drużynie. I on może się automatycznie nawet zbuntować. O nie, tak kurde być nie będzie. Chyba, że bohater nas bardzo lubi, to jest w stanie przegryźć swoją dumę i nie zrobić tego. Mankamentem dwójki był natomiast taki miałki start, taki na początku kompletnie nie mogłem się wczuć w tą grę. Dzieje się niby dużo rzeczy, miało się niby poczuć sympatię z bohaterem, ale dzieją się w cudzysłowie ważne rzeczy, zanim zdążycie tą więź z bohaterem zawiązać, tą sympatię. Przez co tak na serio niby to miało tak uderzyć, o kurczę, coś się wydarzyło, a to było tak okej, ale tej postaci w ogóle nie znam. Było trochę tych sytuacji na start, ale zaraz po prologu, po wejściu praktycznie w akt pierwszy, to już idzie się idealnie. I po prostu idealne jest tempo. Też jest idealny balans według mnie pomiędzy walką a eksploracją. Co prawda są fale przeciwników, niektórzy marudzą, ale według mnie było to lepiej skonstruowane niż to, jeżeli miałbym znowu przechodzić przez jakieś podziemia w Dragon Age 1, 4-5 godzin i tylko dlatego takie przechodzić, ponieważ jest dużo przeciwników. Wolałbym rzeczywiście najpierw rozwalić jedną grupkę, idzie na mnie druga grupka, trzecia grupka i mamy questa skończonego. A i tak większość questów miało jakieś uzasadnienie fabularne i nawet jakieś poboczne questy, które nie miały odwzorowania do głównej fabuły, można było poczuć sympatię do postaci na przykład i zrobić je pod jednym albo pod drugim kątem, w zależności jak uważamy, nasza postać by postąpiła.
Dodatkowo duży mankament w dwójce, który mnie zabolał, to wspominałem, że ta gra ma obecnie 12 lat, bo chyba w 11 wyszła, 2011. A cały czas, a takiego baga znalazłem, że to dramat, że nie miałem audio w dodatkach. Podstawka działała idealnie, a dodatki były bez dźwięków. Inny pierwszy dodatek przeszedłem w ogóle bez żadnego audio, tak na serio. Były tylko te oczywiście dźwięki walki i tak dalej, ale nie było żadnych dialogów. Dlaczego? Nie wiem. Ogólnie naprawienie tego polegało na tym, że ze strony EA trzeba było ściągnąć ręcznie te dodatki, podmienić wszystkie chyba pliki, cały dodatek podmienić i wtedy były dialogi. I to dotyczyło każdego dodatku. Przez co uważam, że no, gra ma kuźwa 12 lat, to nie powinno być takich problemów. To aż mnie zabolało. O, jeszcze wracając do jedynki, przepraszam. Cofając się do jedynki, powspomnę tylko, bo jak mówię rzeczywiście o takich poważnych rzeczach, to mnie uderzyło, dosłownie byłem bardzo zdenerwowany w przypadku tego, co się wydarzyło w dwójce z tym DLC-kiem i co też byłem bardzo zdenerwowany w jedynce. Też był bug, że jak się miało jakiś specjalny set zbroi, i w pewnym momencie w fabule dodatku było coś takiego, że jesteśmy wsadzani do więzienia i się traciło zbroję. I można było ją później podnieść. Tylko jeżeli miał się ten set zbroi, który ja miałem, to nie można było w ogóle nic ekwipunku odzyskać z powrotem. Przez co, a ja miałem tak save'y porobione, że albo bym musiał grać 5 godzin gry ponownie, albo pogodzić się z tym, że straciłem cały set zbroi, broni, runy, wszystko. I musiałem się z tym pogodzić. Bardzo narzekałem, bardzo wyzywałem wtedy podczas tego, można zobaczyć na nagraniach. Nie chcę robić na razie spoilerów, do czego to dokładnie dotyczyło, ale to sprawiło, że aż uznałem, nie, słuchajcie, ja zaraz kończę tą grę, zaraz kończę i ja już jej nie kontynuuję, jestem zdenerwowany. Ten set to wszystko pewnie kosztował kilkaset złota, ja mam teraz 140, czy ja nie odkupię czegoś takiego na tym poziomie od kupców nawet, czy coś ten deseń, nie ma opcji. No i to powiedzmy w cudzysłowie w doła wpadłem. A co do Inkwizycji? No gra jest ogromna. Rozegrałem nią ponad 80 godzin i wspomnę tylko o kilku mankamentach, które wspominałem co do recenzji Dragon Age'a trójki, czyli tej Inkwizycji, czyli że filmu osobnego. Plusy. Piękny świat. Piękne odwzorowanie postaci relacji. Piękne odwzorowanie konsekwencji. Postaci z poprzednich części. Niektórych mi brakowało, ale to rzeczywiście, niestety twórcy pewnie w pewnym momencie musieli linię postawić, że słuchajcie, no wszystkiego nie zrobimy, bo jest tyle tego, że ja pierdzielę i grę byśmy wydawali jeszcze 3-4 lata. Ale to, co powinno być zrobione, jest zrobione dobrze, wizualnie jest bardzo ładna. Gra aktorska bardzo dobra. Emocje bardzo dobre. Dwa mankamenty duże. Czyli system walki, niestety skopany kompletnie, szczególnie dla osób walczących wręcz, ponieważ o ile w jedynce i dwójce jak się klikało przeciwnika, to się atakowało automatycznie i tylko się skille na przykład rzucały, można było między postaciami przełączać, żeby taktycznie to robić, to w trójce jest to skopane, bo trzeba cały czas podążać postacią, wsadem za przeciwnikiem. I no mówię, to jest do dupy. Zbytnio według mnie w jakiś action RPG w tym momencie poszli, zamiast robić to po prostu, co robili dobrze dotychczas, bo według mnie walka w drugiej części była bardzo dobra. Była lepsza niż w pierwszej. Natomiast co do drugiej rzeczy, drugiego mankamentu, to jest otwarty świat. W jedynce i dwójce teoretycznie był otwarty świat, ale były misje liniowe. Było dosyć liniowo, była lokacja, wchodziło się, często szło się po prostu linią, na przykład po jakimś tym dungeonie się wychodziło, koniec misji. Natomiast tutaj mamy cały otwarty świat i mamy od cholery znaczników, znajdziek, jakichś losowych encounterów. Dużo tylko encounterów na zasadzie idzie po prostu grupka przeciwników, atakujesz czy nie. Czasami się spotykało jakieś postacie, o, moja żona zaginęła, czy możesz odnaleźć. Idziesz, znajdujesz truchło żony, jakiś liścik, przynosisz, on, o, dziękuję bardzo, ale też smutno ogólnie, masz 100 złotych. No i tak często dużo questów było takich, nie wnoszących nic, albo zbierz ileś ziół, czy coś, ten deseń, czego wcześniej nie było praktycznie. Dlatego powiem, że ten otwarty świat i ten system walki sprawił, że z gry 10 na 10 ta gra stała się na 9 na 10. A tak na serio ciężko mi znaleźć jakiekolwiek większe mankamenty do Inkwizycji. No, to są duże mankamenty, ale też jest bardzo dużo plusów, mówię.
Ciężko mi to tak na serio opisać słowami, ale Inkwizycja według mnie ma największy potencjał na przejście gry ponownie. W sumie, tak myślę, tak, potencjał ma największy, bo można różnymi postaciami różne tutaj opcje romansowe robić. O ile myślę, że w jedynce i dwójce grając powiedzmy teoretycznie taką samą postacią nie spróbowałbym innej opcji romansowej, tak na przykład w Inkwizycji jak najbardziej. I myślę, że to jest warte wzięcia pod uwagę po prostu i to jest zrobione bardzo dobrze. No i ogólnie uważam, że warto ograć całą trylogię. Jeżeli gracie dosyć rzadko na kompie, no ta trylogia w bardzo dobrym słowa znaczeniu zajmie wam wiele, wiele miesięcy praktycznie. Jeżeli rzadko gracie, powiedzmy, nie wiem, 5-10 godzin tygodniowo, to, no mówię, zajmie wam kilka miesięcy dobrego czasu, no może poza trójką i tą eksploracją. Ja rozwiązałem to tak, że ustawiłem poziom gry trudności walki na łatwy i po prostu starałem się, walki były dla mnie koniecznością wtedy po prostu. Ale według mnie jak najbardziej warto, szczególnie, że ta gra ma swoje lata, więc na stronach typu Eneba albo G2A można klucze znaleźć za grosze dosłownie do całej kolekcji. Myślę, że jeżeli byście dobrze poszukali, więcej niż 5 dych za całą trylogię nie wybulicie. To raz. Szczególnie, że gra często, te gry często były za darmo, szczególnie jedynka na Originie. A dwa to jest to, że jeżeli ktoś ma argument typu ej, a ja mam słabego kompa, czy to mi pójdzie? To w tym przypadku nawet warto jest ograć jedynkę, która nie ma dużych wymagań graficznych, no bo jest 2009 i po prostu jak sobie zobaczycie, graficznie dupy nie urywa, to powinno wam pójść teoretycznie na ziemniaku. Jeżeli macie jakiegoś ziemniaka z 2016-17 roku i że kupiliście wtedy kompa o słabych specyfikacjach, Dragon Age 1 wam pójdzie. Dzięki temu tak czy tak możecie dać jak najbardziej szansę Dragon Age'owi, a później czy chcecie grać, to na przykład wiem, że dwójka oraz Inkwizycja wychodziły na przykład na Playa 3, chyba Playa 4, już nie pamiętam jak to było, ale że na konsolach można było grać, na Xboxie chyba też było. Więc teoretycznie, jeżeli macie jakieś konsole czy coś, można się na to przerzucić, a jak nie, to można dać przynajmniej szansę jedynce na przykład i tak czy tak będziecie zadowoleni po przejściu gry. Zachowacie sobie na przykład save'a i po kiedyś może po jakimś upgrade'ie sprzętu, bo tak czy tak myślę, żeby zagrać dwójkę czy i w Inkwizycję teraz jakiś super sprzęt nie byłby potrzebny z nowszych tych gadżetów, to bylibyście w stanie sobie kontynuować grę ze swoimi wyborami i jak najbardziej bylibyście usatysfakcjonowani. Słuchajcie, recenzja trylogii skończona. Dragon Age dla mnie skończony na razie. Ja czekam na kolejną część, która wyjdzie teoretycznie w 2024, ale jest o tyle o niej powiedziane co nic, dlatego nie zdziwiłbym się, jakby to przesunęli na rok później, czy coś ten deseń. Po prostu czekam na kolejną część, żeby ją ograć i ogram z na pewno dużym uśmiechem, jeżeli BioWare nie spieprzy kompletnie sprawy. Dziękuję za oglądanie, jeżeli ktoś oglądał wszystkie serie, to tym bardziej dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się następnym razem, czymkolwiek na kanale. Na razie, cześć, pa.